care about the others. Set my world on fire. Delikatnie wygodna jest, tak ją zostawić czy ściąć całkiem. Ja tak lubię. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak zwykle odzywam się do Was, kiedy się ogarnęłam troszeczkę, bo jak się zobaczyłam rano w lustrze, zresztą widzieliście, na początku pewnie złapaliście się za głowę i pomyśleliście sobie, Boziu, jak ona wygląda źle. Także spokojnie, widziałam to, widziałam jak wyglądam, troszeczkę się ogarnęłam, wyprostowałam swoje włosy. Zawsze żałuję, jak nie wysuszę sobie od razu włosów, bo właśnie rano wyglądają to, jak wyglądały przedtem, ale ja się wczoraj kąpałam, to już była godzina pierwsza w nocy i naprawdę jedyne, o czym marzyłam, to żeby się już położyć do łóżka. I druga sprawa, też się troszeczkę nie wyspałam po raz kolejny. Już nie mogę narzekać, że miałam jakieś problemy i tak dalej, ale Nadia wyjątkowo wstała 4 razy w nocy. To dla mnie tak 2 razy, bo wstajemy na zmianę. Tak czy inaczej za każdym razem się przebudziłam, więc ten sen był troszeczkę przerwany. No i wstałam koło 6, więc w sumie spałam 5 godzin. Ani nie jest to mało, ale nie jest to wystarczająco, więc troszeczkę nie mogłam się rano dobudzić. Tak jak widzicie, kalendarz poszedł w ruch. Robię to po raz pierwszy w życiu. Nigdy nie udało mi się prowadzić kalendarza, nawet jak sobie kupiłam ten taki niezbędnik Panny Młodej czy coś takiego, to uzupełniłam 2 strony i na tym się skończyło. Mam nadzieję, że tym razem nie zrobiłam ponownie, czyli nie wtopiłam pieniędzy, tylko że faktycznie będę z tego korzystać. Po pierwsze, będę zapisywać właśnie wszystkie spotkania, wszystkie jakieś takie umówione wizyty, terminy, ale też będę chciała tutaj planować. Czyli na przykład tak jak mam dzisiejszy dzień, jest dopiero rano, zaplanowałam sobie, co chcę dzisiaj zrobić. I to nie chodzi o to, że zapomnę, tylko mam nadzieję, że przez to, że będę miała to zapisane, to będę miała taką motywację, żeby faktycznie to zrealizować. Powoli ogarnęłam sobie tutaj schemat, jakbym chciała to prowadzić na takiej zasadzie, że tutaj wiecie, pewnie kto ma kalendarz, ten wie. Są i takie strony z kwadracikami, gdzie są, o, powiedzmy, pokażę Wam na styczniu, że są tutaj, jest cały miesiąc na 2 stronach i jest niewiele miejsca i są normalnie rozpisane te dni też w taki sposób, że mamy tutaj normalnie linijki i możemy sobie więcej wpisać, więc chcę sobie w tych kwadracikach wpisywać właśnie wizyty, czy to jakiś fizjoterapeuta, ortodonta, paznokcie, prezentacje i tak dalej, a w takich większych okienkach wpisuję sobie właśnie ten plan dnia, czyli co chcę w danym dniu zrobić, no i wiadomo, też mimo wszystko sobie wpisuję, że na przykład mam tą wizytę i tak dalej, czyli tutaj sobie szybciutko sprawdzam, mam taki podgląd miesiąca i właśnie takie ważne wydarzenia, ważne wyjścia, ważne spotkania mam pod kontrolą, pod kątem całego miesiąca, a tutaj sobie idę za koleją dzień po dniu, także dzisiaj sobie już rozplanowałam, co będę chciała zrobić, co chcę zrobić przede wszystkim do jakiej godziny, no bo później już się nie oszukujmy, z Nadią nie zrobię nic, to już jest nasz czas wspólny spędzony miło, a nie na pracy, nie na
ogarnianiu życia. To tyle słowem wstępu i tak był długi. Was na ten moment zapraszam do oglądania. Odrobina prania mi się zebrała. Najpierw do segregowania, a później do prasowania to, co jest do prasowania, bo oczywiście nie prasuję wszystkiego, także taki plan na najbliższe godziny. Jak tak teraz patrzę w podgląd, to jest taki idealny kadr do miniatury, widzę. Dobra, odkładamy to, segregujemy i działamy, nie marnujemy czasu. Bo mamy tak cudowne słoneczko, że aż się chce wyjść na zewnątrz, ale to tylko zmyłka. Na zewnątrz są 2 stopnie, także wydaje się w domu, że fajnie, a później się wychodzi na zewnątrz i już fajnie nie jest. Of our romance, you make me feel so alive. Always there in my mind, but I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Plany rozjeżdżają odnośnie planowania, bo prasowania jest troszkę więcej niż założyłam niestety. Musiałam zostawić prasowanie mniej więcej w połowie, może ciut za połową i zbieram się na zajęcia. Mam dzisiaj tylko 1,5 godzinki zajęć, czyli jedne zajęcia, jedne ćwiczenia, także się zbieram na uczelni. Wzięłam sobie torbę na siłownię, w środku też mam przedtreningówkę, nie wiem, czy jej będę musiała użyć, ale na ten moment wciąż nie jestem rozbudzona. Niestety faktycznie czuję, że jestem niewyspana, ale siłę tak jakby mam, więc nie wiem, czy bym jej użyła. Tak mówię, wzięłam torbę, ale niekoniecznie jestem pewna, czy uda mi się zdążyć iść na trening. Plus jest taki, że nie mam tak jakby przymusu, w sensie przymusu, ja nigdy nie mam przymusu, bo nikt mnie nie zmusza do ćwiczenia, ale chodziłam sobie w poniedziałki, środy i piątki i dziś co prawda mamy środę, ale byłam wczoraj, bo nie byłam w poniedziałek, więc tak jakby powinnam mimo wszystko, ale wiecie, to nie jest tak, że przymus i koniec, kropka. Zresztą ja chodzę jak mam ochotę, jak mam czas, jak mam siłę i tak dalej, więc nigdy nie mam przymusu. Wzięłam sobie też soczewki jakby co i przede wszystkim po zajęciach będę chciała jechać jeszcze do kwiaciarni, giełdy kwiatowej. Dobra, ja jadę, będę do was gadać, jak będę jechać. Bo mi się gorąco zrobiło od tego słońca i na dobry początek mi bateria miga. Wzięłam drugą, ale no. Będę chciała jeszcze właśnie zaraz po zajęciach jechać na giełdę kwiatową, czy tam właśnie do kwiaciarni, kupić w końcu kwiatki do skrzynek w kuchni, bo nie wiem, czy to widać na vlogach, ale odkąd schowałam choinki świąteczne, no to mamy puste te skrzyneczki, a ja uwielbiam tam w kuchni na tym blacie, jak jest właśnie jakiś kwiatek, jakaś taka ładna ozdoba, zielona, czy tak jak wrzosy były fioletowe, jajku, cudnie to wyglądało. I jestem uzależniona od tulipanów. Jak dostałam od Krystiana na walentynki tulipany, trzymały mi się tak bardzo długo, naprawdę chyba z 2 tygodnie leżały w tym wazonie. No tak, wczoraj je wyrzuciliśmy, a jest już marzec, więc trzymały mi się bardzo długo i tak miło jest sobie z nich, więc jeżeli będą w takiej przystępnej cenie tulipany, bo też kurczę nie chcę wydawać pieniędzy na kwiaty, które zaraz uschną, no bo te do skrzynek będę mieć doniczkowe, więc one będą na dłużej, mam nadzieję. Krystian się umie zajmować kwiatkami, więc wydaje mi się, że będą na dłużej, a tulipany to jednak no wydać 50 zł, to wiem, ludzie kupują kwiatki po 250, takie bukiety ogromne, ale bądźmy tutaj przyziemni. Nie wszystkich na to stać, mnie nie stać, więc i tak będę czuła się bardzo rozpieszczona. Zatankuj paliwo. Wczoraj tankowałam, tylko drugi samochód. No więc i tak będę się czuła rozpieszczona, jeżeli kupię sobie nawet taki bukiecik za
20, 30 zł. Dobra, łudzę się, że tyle kosztują kwiatki, wiem. Kosztują więcej, ale czuję taką potrzebę kwiatuszków. Witajcie ponownie z samochodu. Jestem już po zajęciach i niestety uspały mnie jeszcze bardziej niż było wcześniej. Było tak nudno. Tak nudno, że sobie nie zdajecie sprawy. Aha, bo tu jest proszek. Blatuje odrobina mocy. Ale mnie przydusiło. Wleciał mi ten proszek do gardła i o matko. Pan obok w samochodzie patrzy się tak prosto na mnie, jak gadam do was. Zdrówko. Ciekawe, czy dobre. Nie jest złe. Ej, nie, to smaczne. Okazało się, że nie wzięłam sobie ani słuchawek, bo je wczoraj ładowałam, więc zostały podpięte do ładowania. Zawsze mam wszystko w torbie, nie muszę nic dopakowywać. A tutaj, no, podłączyłam je wczoraj do ładowania, bo były już na końcówce. I zapomniałam, że je podłączyłam, więc słuchawek nie mam, ani nie mam frotki do włosów, więc na bieżnię nie idę w takim wypadku. Nie wyobrażam sobie w rozpuszczonych włosach, więc też nie będę zmieniać okularów na soczewki, bo sobie też przypomniałam, że jestem przeciwmalana tuszem do rzęs, więc to wszystko zaraz bym rozpaprała, a na siłowym treningu okulary mi nie będą przeszkadzać, także tak naprawdę tylko zmieniam jeszcze bluzkę, stanik i jestem na trening tak jak w załączonym obrazku. Mam nadzieję, że nie spocę się jak świnka, bo na co dzień nie chodzę pomalowana na siłownię, a tutaj, no tutaj taka sytuacja jest, że jednak jestem pomalowana. Właśnie pod tą halę, gdzie miałam kupić kwiatki, w sensie popatrzeć głównie za kwiatkami, tymi takimi doniczkowymi. Kiedyś tu kupowałyśmy z mamą naprawdę przepiękne kwiaty, ale pokażę wam. Wygląda na to, że w marcu jeszcze za wcześnie na takie roślinki, także no tu wszędzie powinny być te kwiaty, wszędzie. I powinnam sobie tak chodzić tymi alejkami i wybierać, ale jak widzicie są jakieś tylko krzewy do zasadzenia, także przyjechałam niepotrzebnie, jedziemy gdzie indziej szukać. Coś czuję, że takie rzeczy na ten moment to kupię chyba tylko w sklepach. Przejeżdżam koło Leroy, stwierdziłam, że podejdę, bo tam mają takie kwiatki i patrzcie, moja siostra sobie tu przyjechała. Przepraszam, a czego pani szuka? Nie wiem jeszcze. Co ty tu robisz? Nie wiem, co. Piotek, wychodzę z auta, paczek, to ty tu jedziesz. Ja idę po kwiatki, idziemy szukać mi kwiatków. Tu, gdzie? Potrzebuję do tych skrzynek w kuchni. Mam nawet metr mam w aucie. No właśnie te mi się, właśnie te z daleka zauważyłam, że są ładne. Ale piękne! One będą kwitły na. Widzicie, rzeczki. Już znalazłam. Te biorę. Piękne są. One będą tak kwitły. O mamuńciu. Na której tylko czy nie są jakieś trujące? Podobno są jakieś kwiatki trujące, że ani dziecko tego nie zjadło. Ciekawe, który z tych będzie to kwitło specjalnie. Nieważne, teraz wyglądają pięknie. No ale one będą wykwitły na ten, na kwiatostan. To wszystko tu są pączki, tu będą kwiatki z tego. Czyli nie bardzo, w sensie, no, że... Będą one cały czas w sensie, że będą sezonowe, nie? Trochę. O, to też ładne. Tylko takie trochę sztuczne, w sensie wygląda jak sztuczne, nie? No i będzie... Jeszcze to samo.
I będzie wystawać chyba... Ziemia, nie? No, ładnie pachną. Nawet. Nie, tamte mi się podobają. No i to mi się podoba. Patrz, człowiek przychodzi i od razu ma. A ja to masz. To jest sztuczne. No. To do łazienki. Ale do łazienki bym takiego mogła mieć. Wiele sezonowy. Będzie na długo. Albo taki do łazienki, jest większy. Ale ja patrzę, jak już coś, to właśnie takiego małego, na tą półeczkę nad toaletą. Chyba siara taki sztuczny. A no siara. Nie jest siara, nie nawet nie zauważył. Raz. Dwa. I trzy. I teraz mierzymy. No, bailando! Moja doniczka ma 48 cm, czyli tak idealnie. Posko. 6 kwiatuszków. Po 29,99. Mam nadzieję, że nikt mi nie weźmie. Bo idziemy dalej, czy nie idziesz dalej? Idę popatrzeć. Ale to pięknie wygląda. Gdzie chcesz jeszcze jechać? Wow, ej, ładnie to wygląda. W kuchni będzie jeszcze ładniej. Paragonie się mienią te listki. Te ładniejsze zielone z tymi ciemnymi. Ale to będzie pięknie wyglądać. Tylko teraz jeszcze muszę okno umyć w kuchni. No ja nie mam. Zmeczowałyśmy się w jednym aucie, ale w sumie nawet nie było takiej... Kurde, też mogłam zaparkować. A wiedział, kto, że my tu jedziemy. Przyjechałyśmy do Szmateksu, ładnie mówiąc. Idziemy szukać ubrań po taniości dla naszych bąbelków. Pewnie dla siebie nic nie znajdziemy, więc idziemy szukać dla bąbelków. Nie biorę kamery, bo i tak tam już jest dużo do przeglądania. Nawet jak widzicie, udało się coś upolować, chociaż były już takie resztki, że kurczę, to w sumie godzina taka, plus dzisiaj była już wyprzedaż, dawniej były po złotówce na wyprzedaży, a dzisiaj, w sensie dzień przed nowym towarem, a teraz już są po 3 złote. No tak czy inaczej się opłacało, pokażę wam w domu, nie wiem, czy wyprane, czy po prostu od razu, no ale coś się udało znaleźć, więc fajnie. Godzina 15 coś, 15:10. Także sobie tutaj podgrzewam ryż, szynka i pomidor plus przyprawy. No i nie kupiłam w końcu tych tulipanów. Dlatego, że trzeba po te kwiatki iść. Stwierdziłam, że tulipany kupimy, no bo przez to, że kupiłam te teraz do skrzynek, no to będzie takie odświeżenie w kuchni. I te tulipany już by nie zrobiły takiego wow. Okej, okay, dobra. Więc jak nam się te znudzą, co się znudzą, to dołożymy jeszcze coś. I będzie wtedy znowu. A potem już dziękowy nie z tym długo. Oj. No i zepsułaś główną atrakcję wieczoru. Nie, czy to już nie będzie, bo no, dawaj, podgrzewanie dawaj. Ma to do siebie podobno. Podobno. Że można wybrać temperaturę. Żadnych butów nawet nie ściągałam, bo jest tak piękna pogoda, jest tak ciepło, że idziemy na zewnątrz. Tylko, że ja muszę coś zjeść. Jakbyś mógł skoczyć po te kwiatki. No mógłbym. Tylko wiesz co, chyba najlepiej wziąć od razu skrzynki, bo nie weźmiesz wszystkich na raz. No, chodź. No, stój. Tata? Kciuki mi odpadną. Patrz, jak ja trzymam. Ale jak pięknie to wygląda. To trochę za wysokie mimo wszystko, nie? I nie ma podstawek, bo te doniczki mają dziurki. Wszystko będzie się przelewało, no. Wow! Co jak całe wygląda? To się zrobiło. Wygląda to pięknie. A co to za kwiatki w ogóle? No masz tu podpisane. No kwiatuszki. Popatrz. Hop. One chyba będą kwitły nawet w ogóle. Tak, będą mieć kwiatki. Nie wiadomo jakiego koloru. Wygląda to cudnie. Gardenia. Ryż chcesz? Masz, proszę, ryż. Kto mi tak wbrudził okulary? Jakieś dzieciątko.
Dobry ryż? Niam, niam, niam. Niam, niam? No to super. Niam, niam, niam. Ty tak mówisz, niam, niam. Tata. 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 Idziemy do pieśka. Mama tylko skończy jeść. Tak. Spaceru i korzystam ze słoneczka, które w tym momencie rozświetla moją twarz, tak jak widzicie, albo raczej robi mi paski na twarzy od firanki, ale cóż, chciałam wam pokazać to, co udało mi się upolować na tym szmateksie, w tym szmateksie, jak to woli. Tak jak wam mówiłam, dzisiaj jest dzień przed dostawą towaru, czyli naprawdę były już takie resztki, a właściwie to tylko i wyłącznie na dziale dziecięcym było cokolwiek. Jednak chciała wyjść. Leży to tutaj na podłodze, bo jest, wiadomo, jeszcze nie wyprane. Wiadomo, że lepiej by to się prezentowało, gdyby było wyprane, wyprasowane i tak dalej, ale no chcę to właśnie wrzucić do pralki. A chciałabym wam też to pokazać w tym vlogu, a nie gdzieś tam kolejnym. Dlatego przechodzimy do rzeczy, nie ma tu żadnych rewelacyjnych perełek. Ale tak czy inaczej cieszę się, że się udało coś wybrać. Każda jedna rzecz kosztowała 3 zł. I zaczniemy sobie chyba od największej perełki z dzisiejszych łupów. I jest to taka bluzka dla Nadii z falbankami. No jak to zobaczyłam, to ani sekundy się nie wahałam. Wygląda przepięknie i wydaje mi się, że w takim sklepie typu Newbie mogłaby spokojnie kosztować około 80 zł. Ja ją kupiłam za całe 3 zł. Jest w idealnym stanie, no tak jak mówię, tylko i wyłącznie do wyprania i wyprasowania. I myślę, że nam posłuży, czy to w lato, czy nawet już teraz. Kolejną rzeczą jest taka spódniczka, też dla Nadii, na szelkach. Jakbym chciała, to mogę odpiąć tą górę, bo tutaj są guziczki, ale zdecydowanie nie chcę. Tutaj ma taką kieszonkę. Wydaje mi się, że też całkiem fajnie. Ojejku, to jest na odwrót, ja wam pokazuję tył, przód. Kurczę, fajnie, nawet fajniej, nawet bardziej mi się podoba. No to teraz to już w ogóle jestem zadowolona z tego. Z jakimiś białymi bodami pod spodem. No za 3 zł to grzech nie brać. Kolejną rzeczą są takie spodnie, getry, leginsy, jak kto woli. Z takim ładnym zakończeniem, w taką falbaneczkę. Świetny materiał, serio, świetny materiał. W prążki, mega się rozciąga. Taki dość odważny kolor jak na mnie, ale podoba mi się. Kolejną rzeczą jest pajacyk. Takie przepiękne printy, widzicie to? W różyczki, na zamek. Naprawdę rewelacyjny materiał. Kurczę, aż bym chciała zobaczyć, z czego to jest, bo jest tak przyjemny w dotyku. I to jest rozmiar już 86, czyli taki na teraz i jeszcze troszkę na zapas. Nadia jeszcze 80 nosi, ale to już jest taka dosłownie końcóweczka. Jejku, przepiękna jest ta piżamka. No idziemy do coraz to zwyklejszych rzeczy. Totalnie klasyczny pajacyk, ale też przyjemny bardzo materiał. To już jest rozmiar 92, więc myślę, że na Nadię jeszcze za duży, ale ogólnie pajacyki też są dość drogie, jeśli chodzi o sklepy z odzieżą dziecięcą. A ten jest totalnie niezniszczony, zwykły, klasyczny, bez żadnych udziwnień, więc też wzięłam za 3 zł. Tutaj wzięłam też Nadii taką bluzeczkę zwykłą z jakimś króliczkiem. Taka po prostu zwykła. Wiem, że jej się po prostu ten króliczek będzie podobał. Już jak wyciągałam te ubrania z torby, to widziałam, że się do niego zabiera, więc to bardziej z myślą o niej. Po prostu zwykła bluzeczka zawsze się przyda, czy to do żłobka, czy to po domu. Jest na tyle fajna, żeby za 3 zł ją wziąć. Mam tu jeszcze jedne spodnie, takie szare, proszkowane z guziczkami, ale one są dość brudne i obawiam się, czy w ogóle się dopiorą, więc nie będę wam ich pokazywać. Więc teraz już ostatnia rzecz i jest to rzecz dla mnie. I jest to taka
nie wiem, bluzka, top. Taka bluzeczka, bardziej na lato albo pod jakąś marynarkę. Wydaje mi się, że wygląda fajnie. Tutaj tył ma taki, z takim paskiem przez środek pleców, więc w mojej głowie prezentuje się to zacnie. Albo właśnie pod marynarkę, albo do jakiejś spódnicy, czy wysokich spodenek z wysokim stanem na lato, czy nawet takich szerokich spodni, nie wiem, typu dzwony, nie wiem, czy, nie wiem. Nie mierzyłam tego z tymi rozmiarami, też jest różnie, bo to są te zagraniczne rozmiarówki, więc po prostu wzięłam to na oko. I również 3 zł, tak jak cała reszta. Ląduje to wszystko do pralki. Za wszystko zapłaciłam 18 zł, jeśli dobrze liczę, chyba tak. Albo dobra, pokażę wam. Prezentują się one tak, takie prążkowane, również szare, świetny materiał. I tutaj właśnie mają takie guziczki na nogach. Wydaje mi się, że będą mega wygodne, dosłownie jak rajstopy. Tylko właśnie mają tutaj taką plamę, więc nie wiem, czy się dopierze. Ale 3 zł to nie majątek, nawet jak się nie dopierze, to wiele nie stracę. Więc mówisz, że tak ci najwygodniej, tak? Kuku, no kuku. A czemu ty siedzisz na stole? Czemu akurat na stole? Nie rozsypujemy, zbieramy ładnie. Nadia ma zajęcie, ja mam kawę, ale kawa to tylko towarzystwo. Biorę się dalej za prasowanie, bo się nastawiłam pranie i chciałam odplamić te spodnie. Jak wam pokazywałam, to kupiłam sobie i to modełko, co używałam już, i ten w kulce. I mam wrażenie, że ten w kulce to jest strasznie płynny ogólnie. I może tylko takie wrażenie robi, ale w ogóle nie zostawia produktu, mam wrażenie, na ubraniu. Więc ja jestem mimo wszystko za mydełkiem. No, a to drugie jest takie fajne, bo w sumie to jest takie niebrudzące, wiesz, takie bardzo estetyczne, że wiesz, trzymasz sobie w rączkę, a tam... Wszystko w porządku? W domu wszyscy zdrowi? No, oprócz mnie to chyba tak. Ej, coś mi dziwnie zimno. Musi śmiesznie wyglądać. Jaki naleśnik! Może Luli, co? Bardzo chętnie. A ja robię kolację i żyję na czynie. Czyli będzie miam miam. Będzie miam miam. Miam miam i Luli. Na kolację mamy dzisiaj buraczany makaron z buraczanym pesto. Z ogólnie ugotowany makaron ze zblendowanymi burakami gotowanymi, orzechami włoskimi, serem feta i natką pietruszki. Lenistwo mi mówi otwieraj, blenduj, a rozum mi mówi przebierz się z tej białej bluzki. Nowej bluzki. Ubrałam Krystiana bluzkę zafarbowaną w praniu, co sobie wyprałam z zieloną sukienką chyba, taką chińską troszkę, i zafarbowała w praniu, jak widzicie, tej ciapki. Więc nie szkoda, ja już miałam kiedyś wyrzucić, ale Krystian w niej twardo chodzi. Więc dziś do blendowania buraków idealne. Znaczy blendowanie, ja to zblenduję w Thermomixie, więc to nie jest problem. Tylko otwieranie tego, boję się, że mi to rozpryśnie i będę cała w buraczkach. Także lecimy z tematem. Blendowane, udało się bez jakiegokolwiek ubrudzenia. Tak naprawdę to tylko teraz podgrzewam i łączę z makaronem. Jeszcze sobie tą pietruszkę poszukam gdzieś w zamrażarce, bo świeżej nie mam. Także włączymy podgrzewanie i lecimy. Ja rozkładam każdemu odpowiednią porcję, na pół, Krystianowi półtorej, dla mnie jedną. I bierzemy się za jedzonko, a z wami się będę już żegnać, bo tu chyba brudno będzie przy tym jedzeniu. Nadję w samym pampersie posadzę, bo innej opcji nie widzę przy tych buraczkach. Z wami się już żegnam, także dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa!